Serwusy, to dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale. No i co widzowie, witam wszystkich przy najserdeczniej. Dzisiaj jest niedziela, czyli piękny dzień i naprawdę od samego rana mam mega dobry humor. I żeby podtrzymać widzowie tą pasę dobrego humoru, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i w ogóle zaczynamy w moim nowym domku, który wam wczoraj pokazałam. Ale nie może być tak dobrze, widzowie, nie może być tak dobrze, ponieważ doszły mnie słuchy, że Szczypson, mój przyjaciel Szczypson, jest podejrzany o złodziejstwo tutaj zielonych napalionowych. Więc widzowie, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym tego nie sprawdziła, więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy Szczypson faktycznie jest tym złodziejem. Wydaje mi się, że znam dużo jego kryjówek oraz dużo miejsc, w których mógłby ukryć zielone i tak dalej, więc dzisiaj wszystkie sprawdzimy, ale zanim to pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o subskrypcji, jest to mega ważne. No i w ogóle to fajnie by było, gdybyście byli na mojego Instagrama Milkarz przez 2a, ponieważ, ej serio, tam jest super, są tam odcinki, znaczy nie odcinki, co ja mówię, super są tam zdjęcia, super relacje, także proszę was bardzo o to, żebyście tam wbili. No i co widzowie, idziemy spać, wstajemy oczywiście, nowy dzień, nowa ja, no i co? No chyba nie zmieniło się tutaj swoją drogą nic od poprzedniego odcinka. No i tyle, no chciałabym znać ogólnie waszą opinię na temat tego domu, ale jeszcze nie sprawdzałam komentarzy, dlatego że nagrywam odcinki trochę na zapas i u mnie jest sobota. Więc trochę tego, wiecie o co chodzi. Ja nie mam podki na niewidzialnej żadnej? Oh no, widzowie. Problemo, duży problemo. No dobra, no trudno widzowie, musimy jakoś przetrwać bez tej podki na widzialność, bo byłam pewna, że mam jakąś podkę. Możliwe, że mam na osiedlu to stowo tą podkę, no ale dobra, na razie to jest nieistotne. Na razie istotne jest to, że oczywiście musimy sprawdzić wszystko po kolei. Więc dobra, zacznijmy w takim razie od osiedla to stowo. Oczywiście polecimy też na jego stare domki, ponieważ to może być takie trochę, wiecie, taka podpucha, że niby tutaj nic nie ten, ale tak naprawdę może coś być nie tak, wiecie o co chodzi. Dobra, zaraz wam wszystko pokażę co i jak. Tutaj się nic na osiedlu to z tobą nie zmieniło. I szczerze powiedziawszy, osobiście uważam, że Szczypson nie jest wcale zamieszany w żadne morderstwo. I po prostu to nie on, co nie? Tak mi się wydaje, na 99% bym nawet powiedziała. Dobra, czy to jest jakaś podka na niewidzialność? Nie, mam dużo w ogóle fajerwerek. W sumie to nie wiem skąd. But okay, mam dużo fajerwerek, fajnie. Dobra, idziemy szybciuteńko na górę, widzowie. Sprawdzić, czy mam tą podkę na niewidzialność, ale chyba obawiam się, że nie mam nigdzie żadnej podki na niewidzialność. No cóż, widzowie, trudno się mówi. Musimy być po prostu ostrożni. I tak jestem sama na serwerze, więc nie powinno być źle, ale jest godzina 12:30 i wiem, że tutaj osoby mogą na serwer sobie wpadać. Także musimy być naprawdę mega, mega uber ostrożni. Więc tak, zaczynamy, widzowie, od pierwszego miejsca, czyli oczywiście od domku Szczypsona. Mimo tego, że ostatnio go sprawdzałam, to warto byłoby jeszcze raz tam po prostu sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku i czy nie ma przypału. I pierwsza rzecz, którą sprawdzę, to czy tutaj nie ma żadnego. Dobra, nic tutaj nie ma, bo jakoś tak stwierdziłam, że trzeba sprawdzić, widzowie, nie ma tak łatwo, trzeba sprawdzić. Więc tak, lecimy oczywiście każdą skrzynkę po kolei. Tutaj są diamenty, tutaj nie ma nic, tutaj przecież no wiadomo, że nic nie być nie może. Okej, dobrze, że ja budowałam te domki i ja znam każdy zamek kamarek, widzowie, tutaj wszystkiego, więc słuchajcie, jest bardzo dobrze. To chyba sprawdzałam. Dobra, nawet nie wiem już. Okej, czy tutaj coś może być? Palion style, pięknie, pięknie. Tu obsydian zamiast ender chestu postawiony. Okej. I teraz tak, oczywiście musimy sprawdzić tutaj. Dobra, tutaj nic nie ma. Trzeba sobie zbadać teren. I jeszcze lecimy na dół, ponieważ no, dalej mnie ciekawi, co to w ogóle jest. Nie mam bladego pojęcia, co jest pod tym i tak dalej, ale okej. Sprawdzamy tutaj safe. Dobra. Tutaj nic nie ma, tutaj w skrzynkach też jest czysto, w porządeczku, w żołądeczku, widzowie. I w ogóle napiszcie w komentarzu, jak tam wasze nastawienie, jak humorki. Czy wszystko u was w porządku, czy może nie jest w porządku, piszcie koniecznie komentarze. U mnie jest serio gitara, dawno nie było tak fajnie, jak jest teraz. Także zarąbiście, widzowie, naprawdę zarąbiście. Dobrze, więc tak, tutaj na górze nie ma żadnych skrzynek, więc raczej nie ma co. No tutaj są jeszcze skrzynki, no ale wydaje mi się, że to by było zbyt głupie, gdyby Szczypson coś takiego tutaj zrobił i uczynił. I dał po prostu tutaj tak widoczne miejsce zielone. Więc wydaje mi się, że na pewno ten domek odpada. I zresztą wydaje mi się, że Szczypson jest bardzo inteligentną osobą. Jeżeli faktycznie by już był tym złodziejem i ukradł zielone, to na pewno nie zostawiłby tego tutaj po prostu. To by było totalnie debilistyczne, więc jakby no. Wydaje mi się, że on jest mądrą osobą, więc na pewno nie tutaj, słuchajcie, to nie jest to miejsce. I tam w ogóle bank został, powstał, banczysko wręcz, a nie bank, tak trzeba to powiedzieć w sumie. No ale dobra, mniejsza o to, ważne jest teraz to miejsce. Targ też, słuchajcie, tutaj, tu już mógłby coś tutaj trzymać, więc widzowie, to miejsce również trzeba sprawdzić i odpowiednio przeszukać. Czekajcie, ściągniemy elytrę.
Tutaj nic nie ma. Dobra, wejdziemy do tego miejsca tylko dla personelu, które jest. I tak, to jest moje. I czy on by mógł mieć tutaj jakąś, kurde, tajną skrzynkę, tajne miejsce? Nie wiem, kurde, czekajcie, bo tutaj w sumie jest takie trochę dużo miejsca. Czekajcie, sprawdźmy to. Czy tu mogłyby być jakieś rzeczy ukryte? Tu jest cały ten mechanizm po prostu zrobiony. Okej, okay, jak na razie nie ma nic. No tutaj, słuchajcie, ciężko by było cokolwiek ukryć. Więc chyba, powtarzam, widzowie, chyba nie. No dobra, widzowie, tutaj nie ma nic. Tutaj jeszcze są jakieś... Dobra, tutaj to jest czysto. Jest czysto, no kurczę blade. Nic nie ma, w sumie kurczę blade. W sumie to dobrze, że nic nie ma. Bo nie chciałbym, żeby okazało się, że szczypcą jest złodzieja. Ale tak jak mówię, no nie wierzę w to. Ja w to po prostu totalnie nie wierzę. Nie ma opcji. Nie wiem, co by musiało się stać, żeby okazało się, że szczypcą jest złodziejem. Nie wierzę w to i wydaje mi się, że to jest nieprawda. Więc będę, widzowie, chronić szczypcona ponad wszystko. Mam nadzieję, że będzie git. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Wczoraj też z nim gadałam przez chwilę. Dobra, to nie wiem, czemu to jest, bo to jakoś tak... Dobra, nieważne. No i wydaje mi się, że widzowie... No nie ma na to szans, co nie? Nie ma na to po prostu najmniejszych szans. Lecimy teraz tak. Laboratorium, młyn, to też jest dobra opcja. Głowy i jego stary dom, widzowie. To trzeba zdecydowanie zobaczyć i ogarnąć. I w sumie ten młyn to jest taka dobra opcja. Tak mi się wydaje. No bo w sumie to wiecie, co to jest. Żelazo jakieś tu jest, okej, okay, XD. No bo wiecie, jakby wydaje mi się, że tutaj mógłby ukryć te rzeczy, bo tutaj nikt by nie zaglądał, co nie, więc to jest dobra opcja. Także sprawdzamy, ale nie ma na całe szczęście tutaj nic. Tam jest w ogóle bzyku. Bzyku tam jest, widzowie. Nie mam strzały, excuse me, ja chciałam bzyka zabić, no dobra. Trudno, widzowie, nie, to nie. Czy to jest jakaś skrzynka? Okej, okay, tutaj się nie dostaniemy w ten sposób. Nie ma nic, no dobra, no to widzowie, spadamy w dół. Let's go. I jeszcze tam na sam dół do lochów, no ale to wydaje mi się, że akurat nie ma nawet gdzie. No bo ty są co prawda jakieś skrzynki, no ale bez przesady. No dobra, widzowie, nic nie ma, tak? Nic, dobra. There is no. Więc słuchajcie, idziemy do góry. Something is no, yes. Mam nadzieję, że on w ogóle nie wbije tutaj na serwer, póki ja tu nagrywam film. Bo mega bym się zestresowała, jeżeli by tak było, więc trzymajcie, widzowie, kciuki. Idziemy szybciutko teraz, może laboratorium najpierw i na samym końcu jego dom. Myślę, że to jest dobra opcja, jeszcze te głowy trzeba zrobić, no dobra. To też zrobimy. Szybko, widzowie, tutaj laboratorium, czy tutaj jest jakieś... Dobra, tu jest zejście w dół, to pójdziemy na samym końcu tędy. Nie no, ono jest bardzo jakby, w sensie jest w szkle i tak dalej, jest to wszystko widoczne tutaj, więc wydaje mi się, że to miejsce, no nie wiem, no staram się, słuchajcie, przeszukiwać... Czy to jest jakaś podkona niewidzialność? Kurczę mol. No nie ma, no dobra, mogłabym zrobić to, co prawda, no ale nie będę tego robić, nie będę tutaj mógł kraść, że tak powiem, surowców. Okej, czy tutaj coś jest więcej? Widzę, że on tutaj dawno nie był, widzowie, dawno tutaj nie był, bo tutaj są te całe dirty od Endermanów postawiane, więc na 100% go tutaj nie było dawno, więc raczej to nie to miejsce. Dobra, no to w takim razie, aha, jeszcze dół mieliśmy sprawdzić. No i tędy chyba możemy przyjechać do jego domku. O ile tak się da. Czekajcie, to czy to jest jakieś przejście tajne? Wiedziałam. Dobra, nie wiem, czy ja tutaj mogę wbić. Okej. Okay. Nic tu nie ma, widzowie. Nice. Okej, okay. To troszeczkę podpucha w takim razie. No dobra, ale czułam, że tutaj coś takiego będzie. Dobra, no to tak, wsiadamy, widzowie, tutaj w takim razie w wagonik. Lecimy. Serio, naprawdę tak się stało. To jest jakiś był drugi wagonik po prostu. Dobra, no to w takim razie teraz lecimy, widzowie. Nie, no way, widzowie. Ja mam jakiegoś turbo pecha. No nie zdążę, kurde, ten wagonik jest za szybki, no. Okej, okay, let's go. No, czy ja tutaj jestem w stanie wejść? Dobra, żeby nie było, może ja tam odstawię te wagoniki, niech będzie. Dobra, jesteśmy, widzowie, tutaj. Czy ile rzeczy powstało w ogóle? Co to jest? Dokąd to w ogóle prowadzi? Dobra, ja nie wiedziałam, że to takie rzeczy się dzieją, okej. Okay. Tutaj nie miałam pojęcia o tym miejscu, więc tutaj trzeba to dobrze posprawdzać. Jakie tu jest wejście? Czy tutaj da się jakoś inaczej wejść? Dobra, chyba nie, tylko tu jest jedyne wejście, nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Lecimy na dół, widzowie, lecimy na dół i przeszukujemy tutaj ten dół. Ale to trzeba... Kurde, i co, jak to zrobić? Tutaj nic nie ma. Tutaj też czysto. Tutaj nie ma żadnej wajchy, że tak powiem. No kurczę.
Nie ma nic, widzowie. Czyli Szczypson jest prawdopodobnie w 100% czysty. Według mnie, no nie ma opcji, żebyśmy coś tutaj kurde znaleźli. Tutaj są te wieśniaki. Tutaj jest przejście na górę, ale tutaj raczej nic nie ma. Nie no, widzowie, nie ma co. Przeszukałam wszystko, co tylko mogłam, tak mi się wydaje. I nie wierzę w to, że... O Jezu, ile ma ziemniaków tutaj! Co jest? Co za gościu w ogóle? Nieźle. Dobra, ale w każdym razie nie wierzę w to, widzowie. Po prostu w to nie wierzę, że Szczypson mógł być złodziejem. Ja pierniczę, ja pierniczę. Także, widzowie, szybka ewakuacja, że tak powiem. O w duszę, on tam jest, on tam jest, on tam jest. Ja pierniczę, ja pierniczę, ja pierniczę. Szybko, 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 szybko. Ła, kurde mol, kurde mol, kurde mol. Dobra, lecimy, 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 spokojna głowa. Nic się nie boimy, lecimy do domu. Widzowie, chyba mieli widział, mam nadzieję taką. Dobra, widzowie. Szybson jest to przeszukany. No i wiem, widzowie, że nie jest złodziejem. Nie ma opcji takiej w ogóle, najmniejszej opcji. Więc bardzo się oczywiście z tego cieszę. Jestem sobie w moim domku i tutaj zostanę może, bo kurde, to w ogóle stresujące. Okej, ważne jest to, że... O, że nic ten, że nic nie znaleźliśmy, więc ja ufam Szczypsonowi i wierzę w to, że on nie jest złodziejem i ten, będę stać po jego stronie po prostu, co by się nie działo. My się widzimy jutro, 18:30 na kanale, wiem, że od jutra jest znowu szkoła, także trzymam za was bardzo mocno kciuki i mam nadzieję, że oczywiście będzie to dla was fajny tydzień, no i że na same piątki i szóstki trzymam mocno za was kciuki. I co, do zobaczenia później, miejcie się dobrze. A, i jutro w ogóle vlogi startują od 15:30 na moim kanale, więc bądźcie ze mną o 15:30 na kanale vlogowym, subskrybujcie koniecznie i to będzie odcinek ze Szczypsonem. Pa, pa!